Radar z Madery i mam parę pytanek. Okej. Okay. No halo. Pierwsze pytanko byłoby do Piotrka. Tak, słucham. Cześć Piotruś. Siema. Słuchaj, jakie jest twoje ulubione warzywo? To jest ten ziomek, tak? Co ty gada? Ale do czego zmierzasz? Chwila, powtórzę pytanie. Jakie jest twoje ulubione warzywo? Pomidor. O, no tak generalnie to lubisz warzywa, czy raczej nie są w rodzinie twoich ulubieńców? Średnio. Aha, okej. Okay. Drugie pytanie byłoby do Denisa Załęckiego. O kurwa, to chyba nie ta gala, byku. Pojebało ci się. Denisa nie ma, a ja się zastanawiam, co Piotruś taki grzeczny. Dobra, to chodźmy do Piotra. Kurwa, Piotrek, to ten ziomuś, dobra, już wiem. Jak wchodzisz do publicznej toalety i widzisz na zamku, że jest zajęta, to pukasz czy nie pukasz? To nie idę do toalety. To nie idziesz, okej, okay, dobra. To ciekawe, bo też jakoś mi się nie pokrywa z tym, co widzę. Ale dobrze, pójdźmy dalej. Słuchaj, bo jakby też nie zrozumiesz źle. Ty kiedyś nagrywałeś takie inspirujące storki. Dużo mówiłeś o tym, żeby przełamywać własne bariery, że ciężką pracą można osiągnąć to, czego się pragnie. I chciałem ci powiedzieć, że jest to ogromnie inspirujące i że osiągasz swoje cele i żaden hejt, żadne kłody, ani żadne małżeństwo kobiety z twoim przyjacielem nie jest dla ciebie przeszkodą. Dzięki tobie zrozumiałem, że marzenia można spełniać niezależnie od okoliczności. Dziękuję ci za to. A takim kolegom jak na przykład twój trener, to się kompletnie nie przejmuj, przecież to nie pierwszy twój zawiedziony ziomuś. A propos ziomków, to na pewno stanę po twojej stronie, jeśli chodzi o Don Diego, który ze względu na hejt jakoś tak zakończył waszą znajomość przez ten cały hejt na stopie trenerskiej i przyjacielskiej, bo moim zdaniem strasznie jest tak odwrócić się od kogoś, gdy ma akurat ciężką sytuację. No, Rafał Antończak pewnie też by się zgodził, ale z drugiej strony nie ma to co się dziwić, że Diego objął swoją kobietę ogólnopolskim programem ochrony żon. Ty pewnie też byś objął i to nie tylko programem.